Dzień dobry. Dzień dobry i witam ze słonecznej Kalifornii. Dzień zaczyna się bardzo dobrze. Wstałem z rana, zrobiłem swoją robotę i teraz idę na trening troszeczkę poćwiczyć. I już po treningu, super tydzień, jeżeli chodzi o trening. Tak czy owak, dzisiaj porozmawiamy o dość ciekawym temacie, który ostatnio się przywija w paru rozmowach, czyli szczerość versus dyplomacja. Rzecz, która się przyda ci się bardzo, jeżeli będziesz chcieć coś robić kiedyś w biznesie i zależy ci na relacjach ludzkich. Szczerość versus dyplomacja. Zacznijmy od tego, że od pewnego czasu jestem szczery. Sami staram się być szczery, bo każdy z nas mimowolnie pozwala sobie na małe kłamstewka i duże kłamstewka. Natomiast im więcej czytam na temat wpływu małych kłamstw, dużych kłamstw na życie, to odkrywam, jakie to jest całkowicie niepotrzebne. Ponieważ nawet weźmy mały przykład, o którym pisze Sam Harris w książce Lying, gdzie organizujemy przyjęcie, niespodziankę dla naszego kolegi i koleżanki i ukrywamy przed nim tą informację przez tydzień, nie mówiąc co robimy, jak pyta, to zaczynamy coś tam ściemniać. Z jednej strony jest to fajne i przyjemne, z drugiej strony daje tej drugiej osobie informację, że hej, mój kolega, moja rodzina przez tydzień czasu mnie okłamywali, ja o tym nie wiedziałem. Do czego jeszcze są zdolni? Więc na każdy problem można spojrzeć z wielu stron. Ja nauczyłem się jednej rzeczy, że bycie szczerym bardzo pomaga w dwóch kwestiach. W kwestii czasu i w kwestii dobrych znajomości. W kwestii czasu, jeżeli, tak jak na przykład dzisiaj, pisał do mnie maila człowiek mówiący, że chciałby się ze mną spotkać, żeby pogadać o pewnym biznesie. Ja po prostu pisałem mu, że nie, dziękuję, się nie spotkam, ponieważ w tej chwili mam bardzo dużo na talerzu zadań i po prostu się nie spotkam. I powiedziałem szczerze, tak jak jest naprawdę, mam dużo rzeczy na głowie i nie chcę teraz dodawać nowej rzeczy, która mnie rozproszy w tych tematach. Oszczędziło to czas dla drugiej strony i dla mojej strony. To co mogę powiedzieć, że hej, to dam ci znać za tydzień. I za tydzień znowu wrócimy do tej rozmowy, gdzie będę po pierwsze zwracał swoją głowę, a też druga osoba będzie zwracała swoją głowę tym tematem. A tak naprawdę odpowiedź jest bardzo prosta. Nie, w tej chwili nie. Jeżeli oczywiście odpowiedź byłaby tak, to bym powiedział tak, no ale teraz nie. I jeżeli chodzi o znajomości, to tak jak bardzo nie lubię dawać rad ludziom, jeżeli nie jestem o to pytany, a widzę wiele rzeczy, które chciałbym poprawić, ale nie, wstrzymuję się przed tym. Natomiast tak jak ty masz znajomości ze swoimi bliskimi osobami, czasami cię bliska osoba spyta, hej, czy wyglądam dobrze, hej, czy to co robię ma sens i tak dalej, to ja staram się teraz szczerze mówić, tak, to ma sens, tak, wyglądasz dobrze, tak, nie wyglądasz dobrze. I to z jednej strony czasami może zaboleć, natomiast jeżeli mamy dobrą relację z daną osobą, przyjaźń, miłość i tak dalej, to wtedy te słowa są wyznacznikiem tego, że dana osoba, która mówi prawdę, będzie też to mówiła prawdę wtedy, gdy będzie ona potrzebna. I wtedy zawsze możemy na te osoby liczyć, bo nie oszuka nas. Więc takie budowanie relacji na szczerości, które czasami nawet w małym okresie czasu może zaboleć, jest bardzo dobre. Natomiast jest potrzebna duża więź przyjaźni albo miłości między tymi osobami, żeby ta szczerość została też dobrze odebrana, bo nie wszyscy taką szczerość lubią. I nie wszyscy taką szczerość powinni dawać. I tutaj wracamy do tematu dyplomacji. Zanim jednak do dyplomacji, to jeszcze parę rzeczy, bo przerabiam teraz taki kurs, znaczy wczoraj przerabiałem, dzisiaj będę pewnie też wieczorem do tego siadał, a propos Understanding the Brain, the Neurobiology of Everyday Life. Jest to kurs na Coursera, jest on darmowy, można się na niego zapisać, nie wiem czy teraz można też, ale jest po prostu wow. I tutaj jest taka pani, która opowiada o tym całym mózgu, jak działa. I po prostu, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak tłumaczyć ekstremalnie ciężkie tematy, jak neurony, jak central anatomii i tak dalej, to proszę, zróbcie sobie tą przyjemność i też będzie to chyba najlepsza inwestycja w życiu, jak dobrze tłumaczyć trudne zagadnienia. Po prostu pani robi to tak rewelacyjnie i wyjaśnia trudne zagadnienia w sposób tak banalnie prosty, z uśmiechem, z pasją, że jest to coś cudownego. I w ogóle sam temat jest ciekawy. Czy wiesz na przykład, drogi widzu, że w naszym mózgu i w okolicach, bo nie tylko w mózgu, jest 85 miliardów neuronów? Coś koło tego. Dużo. I tak, tyle wiem na razie, ale kurs jest niesamowity. Polecam. Przygotowuję się do prezentacji na temat biohackingu, którą będę robił w poniedziałek dla grupy w sumie 8 osób. 8 osób będzie robiło 8 prezentacji. Taką mamy zamknięte spotkanie, więc to są moje rzeczy. Będę o nich niedługo opowiadał pewnie publicznie, natomiast w tej chwili to. I witam po raz kolejny w pokoju. Jest już po południu, dzisiaj było dużo pracy, trochę nagrywania i innych rzeczy. Natomiast pokażę wam coś ciekawego. To jest moja skrzynka pocztowa, chmurowisko.
zero maili, wszystko odpowiedziane albo zarchiwizowane, skrzynki pocztowe inne, których jest dużo, wszystko odpowiedziane albo zarchiwizowane. Czekam właśnie na telefon, za chwilę się łączę z Kamilem Lelonkiem, który już mnie zaprasza na telefon, bo mamy zaraz konsultację w sprawie moich wyników i tego, co zrobić, żeby jeszcze lepiej żyć, jeszcze lepiej pracować. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Dyplomacja wcale nie wyklucza szczerości, wręcz przeciwnie, szczerość jest również potrzebna. Ja na przykład ostatnio siedziałam z osobą, którą dosłownie poznałem niedawno i po prostu ona powiedziała mi o swoim pomyśle biznesowym. Mówię, hej, chcę być z tobą szczery, w tym wypadku nie mogę tego z tobą robić, ponieważ ja zajmuję się też tym biznesem i planuję zrobić coś takiego dokładnego. Natomiast dyplomacja jest sposobem ubierania słów w taki sposób, żeby nie urazić drugiej osoby i żeby dana osoba nie poczuła się do nas wrogo albo nie poczuła się oszukana i tak dalej. Co to znaczy? Na przykład pyta mnie znowu parę dni temu kolega, hej Mirek, jak tam biznesy, które robicie z firmą X? Ja mówię, dobrze, natomiast z racji tego, że współpracujemy z tą firmą, nie jestem w stanie ci tyle powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiesz to, o czym do ciebie mówię, bo tak samo ty byś mi nie mówił tych informacji, jeżeli to by zależało na temat relacji między wami, tobą i klientem. I używanie dobrych słów. I swoją drogą mam paru takich znajomych, którzy spotykają się ze mną twarzą w twarz, mówią mi jedne rzeczy, a potem sam wchodzę na internety, na Twittery inne i widzę, co oni o mnie piszą. I to jest bardzo ciekawe, że też te osoby muszą żyć w takim cały czas myśleniu, co mogę mówić, co mogę powiedzieć. Jeżeli to jest tylko z moją osobą, to jest mały problem, bo tylko mamy dwie wersje rzeczywistości. A co jeżeli tych osób jest 10 albo 20 albo więcej? Co tam się musi w głowie takiego osoby dziać? Więc szczerość i dyplomacja. Szczerość pomoże nam w tym, żeby być dobrą osobą i mieć poukładane w głowie. Dyplomacja nam pomoże do tego, żeby robić biznesy, żeby być miłym dla ludzi, żeby może sprawiać, żeby życia innych ludzi były lepsze. Używajmy dobrze słów. Nie wymiotujmy prawdą na prawo i na lewo. Czasami pewne słowa zachowajmy dla siebie. Zakładam okulary i jeszcze lecę do firmy, chociaż mamy już godzinę prawie 18, bo musimy troszeczkę jeszcze popracować nad pewnym projektem. Ale to już koniec, już powoli kończymy. I już jestem w biurze, jest Michał, tutaj ciężko pracuję, dzień i noc. Zaraz będziemy nagrywać. Więc taka jedna dobra zasada na koniec. Jakby ktoś chciał wdrożyć tą zasadę a propos szczerości i dyplomacji w swoim życiu. Bądźmy szczerzy, natomiast stara zasada z Biblii i też z innych miejsc, nie czyń innemu sobie niemiłe. Prosta rzecz, jeżeli chcemy powiedzieć komuś, hej, ty brzydki człowieku, to zastanówmy się, jakby ktoś chce mówić do nas, czy to byłoby miłe. Jakby było miłe, to może coś się z nami jest nie tak. Jeżeli uważamy, że to by nie było miłe, to może też nie mówmy tego dookoła innych. To samo się tyczy internetu, moi drodzy. To jest największy problem, że wszyscy są w stanie bardzo mocno brzydkie słowa pisać w internecie, a w życiu nie. Działa tak samo. Osoby, które to odbierają rzeczywiście w internecie, odbierają to bardzo podobnie. Nasz mózg taki mało rozwinięty jeszcze słabo rozpoznaje, czy to jest mówione, czy pisane. Emocje działają tak samo. I to w sumie na tyle. Więc tak, tu cały czas mówię, a Michał cały czas coś pisze. Cześć Michał. Siemano. To kończymy dzisiejszy odcinek? Dopiero zaczynamy. Tak, więc życzę wszystkiego najlepszego w byciu szczerym, w byciu dyplomatycznym. Dobrego weekendu. I do zobaczenia jutro. Pa.